Państwowa Telewizja Internetowa Kultura i Sport w gminie Baruchowo. Przed nami pani Roxana o nazwisku cenniejszym w tym momencie dla wielu Polaków bardziej niż złoto. Co pani myśli o takich imprezach? Bo jest to urokliwa wioska na Kujawach Białych. Szczerze mówiąc, ja bardzo się cieszę, że mogłam tu zagrać. Było mi niezmiernie miło, widząc pod sceną taki tłum pełen niesamowitej energii. Naprawdę jestem bardzo pozytywnie nagrycona po tym koncercie i dziękuję wszystkim, którzy przybyli. Niesamowicie się tu bawiłam. Bardzo miło. Przed chwilą byliśmy świadkami dosyć wzruszającej sceny, jako że tutaj przywitała się pani z bardzo młodą fanką, która potrzebowała wyraźnie takiego wsparcia. Była to pozytywna osoba wraz z siostrą i tatą. Tak, to na moje koncerty przychodzą cudowne osoby. Ja zawsze staram się poświęcić im trochę uwagi. Jak wracam ze sceny, to zawsze wychodzę do ludzi, robię sobie z nimi zdjęcia, podpisuję autografy. Nie ukrywam, że bardzo to lubię. Też staram się po prostu dać taką najlepszą energię od siebie i to wraca z powrotem. Ostatnie dwa pytania, już szybkie, nie przeszkadzam. Czy pani Roxana czyta czasem książki? Tak. Jakie? Różne. Bardzo lubię kryminały. O, bardzo ciekawe. Polecam panią Chmielewską. To jest osoba znana bardziej starszym może obywatelom. Już ostatnie pytanie. Co by pani wybrała? Wycieczkę w Bieszczady czy do Paryża? Jedno i drugie. Bardzo dyplomatyczna odpowiedź i dziękuję i kończymy. Dziękuję za poświęcony czas.
Chyba wiecie, jak wygląda sytuacja, prawda? Co trzeba krzyczeć? Jeszcze! Nie wiecie? Jeszcze! Jedziemy! Tu jest napisane, co trzeba krzyczeć. Roxy! Roxy! Głośniej! Głośniej, głośniej, głośniej! Głośniej, bo Roxy jest już w namiocie i musi was usłyszeć. Roxy! 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 Oj, wierzę, że możecie głośniej. Roxy! 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 No jeszcze trochę musicie się postarać. Trzy razy głośniej. Roxy! Roxy! No nie wiem, czy usłyszała, musicie jeszcze raz. Ale to tak naprawdę z całych, sił. Roxy! Roxy! Ja wiem, że jest późna pora, ale naprawdę musicie dać siebie więcej. Słuchajcie, żeby Roxy was usłyszała. Teraz z całych sił. Uwaga! 3, 4! Roxy! 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 Słuchajcie, jest 3 stopnie od sceny, więc musicie krzyczeć głośno. We'll be right back.
Bardzo wam dziękuję. Ale jeszcze w końcu pożegnamy sobie, to zróbcie ogromny szanowny dla całej mojej ekipy, z której tego koncertu dzisiaj nie było. Wielkie brawa! Yeah.